Cichopek i Kurzajewski zawstydzeni w pytaniu na śniadanie. Specjalistka wyciągnęła intymne zwierzenia. W piątkowy poranek widzów pytania na śniadanie powitała Kasia Cichopek wraz z Maciejem Kurzajewskim. Podczas jednego z segmentów duet musiał poruszyć dość osobisty temat. Ze specjalistką rozmawiali o męskiej seksualności. Zrobiło się zbyt intymnie? Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski w pytaniu na śniadanie. Duet współpracuje wspólnie na antenie TVP od 2020 roku, jednak dopiero w czasie 40. urodzin Kasi Cichopek ujawniono łączący ich związek. Od tego momentu para łączy życie prywatne z zawodowym, co może nieść ze sobą wiele niezręcznych sytuacji. W piątkowym wydaniu Pytania na śniadanie prowadzący wraz z gośćmi chcieli zgłębić tajemnicę męskiej intymności. Po minie Macieja Kurzajewskiego dało się zauważyć, że temat nie należał do jego ulubionych. Kasia Cichopek była za to bardzo dociekliwa. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski o tematach intymnych w pytaniu na śniadanie. Początkowo rozmowa przebiegała wręcz podręcznikowo, a duet starał się unikać bardzo intymnych kwestii. Specjalistka jednak chciała przybliżyć widzom realia, które dotyczą także mężczyzn. Szybko zaczęła więc opowiadać o hormonach, których brak może spowodować problemy w relacjach łóżkowych z kobietami. Bardzo dziękuję pani doktor, że za każdym razem pani do mnie odbija, powiedział Maciej ze śmiechem. Maciej Kurzajewski zdecydowanie wycofał się z rozmowy, co jakiś czas wtrącając słówko lub dwa. Kasia Cichopek jednak wydawała się bardzo wciągnięta poruszanym tematem. W pewnym momencie zadała rozmówczyni bezpośrednie pytanie. Ośmielona Kasia Cichopek zadała na antenie ważne pytanie. Zapewne każdy z nas słyszał o przechodzonej przez kobiety menopauzie, ale niewiele osób wie, że mężczyźni w podeszłym wieku często borykają się z andropauzą. Kasia Cichopek w pytaniu na śniadanie chciała przybliżyć widzom ten problem. Kiedy mężczyźni zrozumieją, że przechodzą andropauzę? Mężczyźni też przechodzą przecież przekwitanie, wtrąciła zaciekawiona. Po uzgodnieniu najlepszego rozwiązania w regularnych badaniach i diecie prowadzący płynnie przeszli do następnych, mniej krępujących tematów.